No, siemanko, szlubanko, z tej strony Tomi. Moi drodzy, powrócimy sobie dzisiaj do... Antarktyda 88, gdzie chodzą demogorgony, bardzo podobne do tych z Stranger Things. Ja już w ogóle zapomniałem, jak się ta seria nazywała, co nie? Dobra, moi drodzy, kontynuuj. Niestety jesteśmy w Gorg, ale nie mamy mapy. Ja w ogóle mam nadzieję, że mogę sobie tutaj jakoś powrócić do laboratorium, chociaż nie jestem pewien. Dobra, dostań się do stacji wiertniczej. Miejmy nadzieję, że dobrze sobie teraz tutaj pojedziemy, bo ten skuterek jest mega wywrotny, chyba. I możemy chyba najprawdopodobniej spaść. Oh my god! Mówiłem, że spadnę, no! Dobra, ciśniemy, miejmy nadzieję, że wyskoczymy. Pato, patrz. Oh my god! Dobra, żeby za chwileczkę jakieś sceny nie było, że znowu gdzieś tutaj spadniemy. Chociaż na razie tu jest dosyć spoko, okej. Zahamujmy to. O nie! Jaki on jest skrętny, co nie? I wywrotny w sumie, o jest. Dobra. Spoko. Na spokojnie, nie denerwuj się, bo już chyba dojechaliśmy, prawda? Dobra, chyba jesteśmy. O, mogę stąd wyjść, okej. Nie wiedziałem, że możemy sobie tak po prostu stąd wyjść. Ale dobra, ewidentnie tutaj coś możemy zdobyć. Otwieraj tutaj te drzwi. Dobra. Czy tutaj coś jest ciekawego? O, możemy sobie zapisać. Najgorsze jest to, no, że nie mam tej mapy. A czy tutaj gdzieś będzie mapa Gorgę? O, tutaj coś jeszcze jest ciekawego. Co to jest? Moje ręce drżą. W nowym miejscu wiercenia odkryliśmy ogromną jaskinię. Zaledwie 20 metrów pod powierzchnią lodu. Czujniki wykryły w nim ruch, ale jest oczywiste, że jest to po prostu błąd sprzętowy. Inżynierowie zastanawiają się, jak zmodyfikować wiertło, abyśmy mogli zejść na dół. Wszyscy są na krawędzi. Efimow nie spał od 3 dni. Wracam do stacji badawczej, aby powiedzieć moim kolegom wszystko. No dobra, no niech będzie. Tutaj coś jeszcze jest? Nic, tutaj już chyba ciekawego nie ma. Ale ja? Czekaj, ja sobie poszedłem tu i tutaj powinien być chyba gdzieś jakiś za chwileczkę laboratorium, dobra? Tutaj powinien być chyba jakiś... Nie mogę iść pieszo, okej. Bo tam chyba widziałem jakiś przejazd, ale ewentualnie sobie pojedziemy tam później. Może by tam po prostu było kilka splów i tyle. Dobra, ciśniemy. Miejmy nadzieję, że teraz nie spadnę, żeby sceny nie było, ale jakby co tutaj mamy za... Nie mogę, ale na szczęście zapisaliśmy. Dobra, dojechaliśmy chyba, tak mi się wydaje. Chociaż... O nie, no lawina? Czy ja teraz muszę cisnąć? Co tu się teraz stało się? Znajdź sposób na przezwyciężenie blokady. O, mogę stąd wyjść, czekaj. Dobra, wyłaź stąd i co my teraz tutaj możemy ciekawego zrobić? No musimy chyba się tutaj wspiąć na górę. O Jezus! Hopaj tu, o nie! Czekaj, bo... O, tutaj coś... Czekaj. Pyk i pyk, dobra, jeszcze raz? No ile tych strzałów? O Jezus Maria, co tutaj wszystko się dzieje? Mam drewniane deski, dobra. Tutaj gdzieś to mogę, tu mogę zamontować coś? Czekaj, bo ja nie... Znajdź... Aha, dobra, i teraz sobie mogę przejechać po prostu, no dobra, czekaj. Bo ja nie chcę z nimi tutaj za bardzo walczyć, co nie? Mam 70... Paty chłonych, demogorgonów, co nie? O nie! Dobra, szybko uciekamy! Jedziesz, baby. To oni mnie nie potrafią zaatakować, jak ja jestem na skuterku. To było chyba akurat spoko, dobra. Mogę go przejechać? Mogę tego przejechać? Bęk, ich wszystkich przejeżdżam. Ja nie wiedziałem, że tak można zrobić. Dobra, co tu jest? Czy tutaj już jest to wiertnicze coś X? Czekaj, o, dobra, dojechałem. Wiercenie. Moi drodzy, jesteśmy teraz już w wierceniu, bo w ogóle tam jest jeszcze jakiś loch, pierwszy, drugi i tak dalej. Sprawdź główny budynek. Czekaj, bo nie wiem teraz, gdzie iść. Tam znowu jakieś... Obesrałki chodzą, więc my sobie przejdziemy po prostu tu i wejdziemy do środka, prawda? Dobra, weszliśmy do środka na spokojnie. Drzwi się przed nim zamknęły. Podniosłem zestaw pomocniczy, jeden sobie użyjemy. Dobra, co tutaj teraz mamy? Podniosłem mapę wiercenie. Okej, mapa. Nie potrzebujemy chyba tej mapy, bo ona nie jest chyba aż tak wielka i taka dziwna. No dobra, ciśniemy dalej. Co tutaj teraz mamy? Tu nic nie ma. Dobra, a tu? O jest. Raz, dwa. On w ogóle nie wiedział, że ja do niego strzelę, co nie? W związku ze śmiercią towarzysza Bykowa i sytuacją nadzwyczajną na stacji niemal jednogłośnie podjęto decyzję o zakończeniu wyprawy, zniszczeniu wszystkich badanych próbek i osłabieniu zejścia do jaskiń. Towarzysz Efimow głosował przeciwko decyzji, którą z pewnością należy zgłosić władzom. Natychmiast przekaż sygnał i instrukcję o niebezpieczeństwie do stacji badawczej, a następnie na kontynent. Przesłania powinny podkreślać obecność żywych i wyjątkowo niebezpiecznych stworzeń w tunelach. Protokół spotkania 7 grudzień 12.37. Czy my teraz tutaj naprawdę coś musimy zrobić? Ogarnąć? Dobra, tu potrzebujemy jakiejś karty. Wygląda na to, że potrzebuję karty wejścia, aby wejść. Więc wydaje mi się, że my sobie po prostu pójdziemy tutaj na górę. Tylko musimy uważać, bo tutaj znowu pewnie jakieś obestrołki będą. Nie, jednak nie. Kto tutaj jest? O jest. O Jezus Maria, dobra. Kto to jest? O, tu jest karta wejścia. Wejść to, dobra, podniosłem kartę klucza. O, kto to tutaj idzie?
Ty, ktoś tam szedł! Z latarką zejść do lochu w poszukiwaniu ojca. On żyw. To jest ojciec! Dobra, weź teraz, chyba że on już ma jakieś tutaj omamy. Wydaje mi się, że on tutaj jakieś omamy już ma. Tu nikt się jeszcze nie pojawił. Tu jest wszystko okej. Dobra, wchodzimy tu, dawaj. Karta, okej. Nikogo tu nie ma. O, latarka, mamy latarkę, podniosłem latarkę. Tutaj mamy jeszcze jakieś amunicje, dobra, do karabinu. Więc będziemy mieli i to, i to. No dobra, a czy tutaj ktoś jest? Na razie tu nikogo nie widzę. Otwórzmy sobie tą szafeczkę tu. Oh my god! Oh my god! Oh my god! Dobra, przepraszam! Dobra, bo muszę zmienić broń na coś takiego. Dobra, dostał. Oh my god, ja już tutaj w ogóle amunicji nie mam, ty. Dobra, tego zabiliśmy. Mam nadzieję, że tutaj coś ciekawego znajdziemy. Muszę wam powiedzieć, że niepotrzebnie tutaj wszedłem. Bo i tak tam nic ciekawego nie znaleźliśmy, a ja zostałem... Chociaż może tutaj coś będzie jeszcze, czekajcie. Jest tu coś? Dobra, tu nic nie ma. Tu jest jakaś kartka. Nic nie rozumiem. Według analizy radiowęglowej wiek próbek stworzeń, które dostarczyliśmy do laboratorium, nie jest prehistoryczny. Urządzenie pokazuje, że są z nami w tym samym czasie. Jak to jest możliwe? Naprawdę nie lubię tego wszystkiego. 19 listopada. Może znajdziemy tu w końcu jakąś broń. Zebrana amunicja. Dobra, tutaj coś jest. O, tutaj możemy to otworzyć. A tu nic nie ma, no bez sensu. Bo ja tylko wszedłem po to, żeby sobie przeczytać jakąś kartkę. Ale mnie w konia zrobili, no. Chociaż tu może coś... Nie, tutaj tej skrzynki sobie znaleźć... zajrzeć do tej skrzynki nie możemy. Może tu coś będzie jeszcze? Nie, no nic nie znaleźliśmy. Żadnej broni, nic, ja tylko straciłem amunicję. Dobra, mamy tą latarkę. My już sobie stąd wyjść możemy. Tylko muszę uważać na te demogorgony, które gdzieś się tutaj znajdują. W ogóle tutaj możemy też potwierać, ale tu chyba zaglądaliśmy. Dobra, dawaj. O nie, leci, patrz tego, patego. Okej. Okay. Strzelimy chyba z 16 razy. Miejmy nadzieję, że one nie potrafią wchodzić po... Idzie tu. Nie potrafi! Wiedziałem, że nie potrafi! Co za bambaryła? Dobra, co tu jeszcze mamy? A tu i tak nic nie możemy zrobić. A mogę przeskoczyć, dobra, spoko. A on chyba wejdzie teraz tędy, co nie? Ja wiedziałem, że teraz tutaj wejdzie pełno tych łonych. Dawaj, lecisz z nim. Raz. O, on tylko jest na hita! Jeżeli mamy to, to coś ich stąd jest na hita. Dobra, no i co, trzeba tutaj wejść, czy co? Okej! Dobra, zjeżdżamy! Zjeżdżamy! Miejmy nadzieję, że to jest... Że teraz dobrze zrobiliśmy. Dobra, znajdź swojego ojca. Okej. Idzie kolejny demogorgon. On jest na 4 tylko! Dobra, idziemy tędy. Wydaje mi się, że tu jest teraz jeszcze jakaś wielka jaskinia. Okej. Tu już byliśmy, co nie? I się po prostu skończyła taka scenka. Oh my god. Dobra, dostał. Na razie nikogo nie ma. A jak sobie wyjdę tędy, to znowu się pewnie pojawię tam. Tak mi się wydaje. O Jezus, tu gdzieś znowu zeskakujemy? Aha, dobra, i znowu jesteśmy tu, więc wydaje mi się, że musimy iść tędy. I teraz w prawo. Dobra. Okej, okay. Schronienie. Wow. Jestem w schronieniu. Czy mogę podnieść w końcu jakąś broń? Mamy apteczki, mamy to. Tutaj jest pełno amunicji, ale dalej nie... Ja mam tylko i wyłącznie pistoleci. Podniósł mapę cave, nareszcie. Widzicie? Tutaj byliśmy, wiercenie. Okej, musimy iść tutaj. I tutaj chyba do loch drugi. O Jezus Maria, to wszystko muszę tutaj przejść. Właśnie odkryliśmy całe stworzenie. Nie mogę uwierzyć własnym oczom. Jest doskonale zachowany w lodzie, idealnie przypomina skorupiaka. Dostarczymy go do laboratorium na studia. Nasza wyprawa przejdzie do historii. Nie wiem, czy do takiej historii to przejdzie, ale no dobrze. Safe, okej. Okay. Miejmy nadzieję, że tutaj mnie nikt za chwileczkę nie zabije. I lecimy sobie, moi drodzy, na lochy drugie. O nie! O Jezus Maria, dobra, raz, dwa. Dobra, spoko. I teraz tutaj musimy chyba skakać. Miejmy nadzieję, że się nie zabije. Okej. Okay. Teraz tu. Okej. Okay. Teraz tu. Teraz tu jeszcze skok. Dobra, udało się. Moi drodzy, jesteśmy już tutaj. Mogę iść... A, bo tu muszę iść tak i później górą. No dobra, znów grę. O! Jest cutscenka! Co teraz? O ma... No nie! Czy... Syn, dzierżyś! Mój tata? Jeszcze niemnogo. Teraz z tobą wszystko będzie w porządku. Ja świetnie orientuję się w pieszerze i izuczył powadki tych существ. Całkowicie ślepi, ale mają świetny słuch, okej? Oni ślepi, no świetnie słyszą. Поэтому просто сиди тихо. Я запру дверь и оставлю мою стрельбу. Постараюсь добраться до самого низа пещеры, где мы проводили взрывные работы. Там должен остаться динамит. С его помощью мы сможем взорвать завал и выбраться. Окей.
Ale leży dalej. O co ci chodzi? Gdzie ja teraz jestem? Ja się chyba pojawię w tym takim schronieniu znowu? Chyba tak. Ucieczka z pokoju. Mapa. Widzicie, jestem tu. Muszę iść tędy i później tam do lochów drugich. A widzicie, no ja rzeczywiście tędy już szedłem. Przecież to było na tej cutscence, albo raczej na początku tej gierki. Idziemy tu, dobra, teraz tędy. I za chwileczkę pojawi się ten Demogorgon. Dobra, mamy jakąś cutscenkę. O, idzie Demogorgon, widzicie? To jest ten, to on się jednak tutaj pojawił. Okej. Okay. Bierz teraz tą strzelbę, dobra. A on był tylko na dwa hity! Z shotguna. Okej, dobra, idziemy teraz na loch drugi. Moi drodzy, zostawiacie koniecznie 2000 łapeczek w górę. I pociśniemy, nie mam tutaj oczywiście też mapy znowu. I pociśniemy sobie z kolejnym odcinkiem Antarktyda 88. Moi drodzy, macie tutaj listę wspierających, dziękuję wszystkim bardzo serdecznie. Macie też komentarze dnia, jeżeli chcesz zostać komentarzem dnia, napisz jakiś fajny komentarz, na przykład Juniorek Antarktyda Tolek. I pojawi się na odcinku, jeżeli zostawisz też łapkę w górę. Mam nadzieję, że Wam się ten odcinek podoba, jeżeli nie, zaproszę Cię do innych moich produkcji. Na razie, chodź mi, cześć! Uuu.